Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stairway Unfolded i lecimy dalej. Jesteśmy już, nie pamiętam jak się nazywała ta lokacja dokładnie, w każdym razie są tu jakieś takie dziwne ryboludzie. What? Ale... A czy mnie to zwiało? Czy mi się wydaje? Twój mały przyjaciel jest daleko, Ayota. No musisz mi o tym przypominać? Coraz bliżej mnie. Co to znaczy coraz bliżej ciebie? Kim ty jesteś, kobieto? To, że ty mi cały czas mówisz coś, to nie znaczy, że chcę być przy tobie. Chcę mojego kolegę. Alhamska, nie? Wzięła i przypomina nam, że kurde kumpla mamy zabrali. Naprawdę. To nie jest przyjemne. Jakby tobie tak zabrali kogoś, ja bym ci nie przypominał. Cześć. Morskie bóstwa czekają, aż złożymy ofiary. Wtedy uciszą sztorm i strącą te potwory na powrót do ciemnych głębi oceanu. Choć niektórzy mówią, że fale można też poskromić na chwilę pod muchem wiatru. Widzicie to? Widzicie to? Z tym jak Mojżesz. Z tym jak Mojżesz. Dzień dobry. Z tobą nie muszę rozmawiać. No nie przypominaj sobie o tym, że kurde kumpla nie masz, no. Jejku, o, tam widzę ciemności, jest. Jest prezencik. Przede mną się to oczywiście nie ukryje. Konfetti, które będzie można sobie wykorzystać później. Zabrano prezent. 10 prezentów jest gdzieś w tej lokacji. Ciekawe, czy coś jest jeszcze. Okej, okay. Kolejny. Ej, patrzcie ile checkpointów tutaj jest po drodze. Strasznie dużo. No nie mówcie, że tu przylecą. Przylecą! No. Chodźcie. Chodźcie, śmiało. Panowie. Panowie. Się bawić nie bawimy. Ktoś ma zamiar jeszcze? Ja może tam do nich pójdę po prostu. Ich pobije. Aha, nie da rady nie da rady do nich pójść. Ale ściema. Ale ściema, ja bym ich ostro po... Powiedziałbym co o nich myślę. Wow. Zaraz, tutaj nie poskromimy tego. Ale czy poskromimy to? No teraz to już w ogóle Mojżesz. Czy wy to widzicie? Ja nie mogę. To się nazywa Mojżesz. Bang! Pięknie to się zrobiliśmy. Wow! Co tam jeszcze dla nas powycinają? Co tam jeszcze dla nas powycinają? Nie tędy. Do wody oczywiście wpaść nie chcemy, bo to może... O, kraken! To jakiś kraken tutaj jest. No nic. Zaczyna padać. Kurde, średnia pogoda. Wolałem tą zimę, naprawdę. Widzę cię wyraźniej. Ayota, oto twój bilet do Porto Mocro. Weź go i przefruń przez te burze. Pokonałeś morze, to i z przestworzami sobie poradzisz. Porto Mocro? Okej. Porto Mocro. Dzień dobry panom. Panowie życzą. Nice. Ktoś ma jeszcze jakieś ale? No, tak też myślałem. Tak też myślałem. Pytanie jak tam wejść. Ej, bo to mnie zwinęło. Nieładnie. Gdzie jest mój Porto Mocro? Te sety papieru są wyjątkowe. Możesz skierować na nie wiatr, by stworzyć papierowy samolot. Co?
Co to? Podnieś samolot i wywołaj podmuch wiatru, żeby wystartować. Ty będziesz już w powietrzu, steruj, użyj podmuchu wiatru, żeby przyspieszyć. No okej. Wow. To jest odwrócone sterowanie. Dobra, gdzie ja powinien jechać? Okej, ej, tutaj jest ten. Widzieliście to? Tutaj jest prezent. Ewidentnie tu jest prezent. Wow, bo się zaraz kurde rozwalał jakiś. What? A da się jakoś z tego zejść? Aby wylądować w bezpieczne miejsce, lądowisko i wciśnij... Kółko lub... Wylądowałem. Co tam, panowie? No, w każdym razie, tutaj gdzieś prawdopodobnie był prezent. No i bombki strzelił, no. Gdzie ten prezent był? Tam był prezent. Kurde, muszę do niego jakoś dojść. Aha. Opa, nie! Hopaj! No, jest. Mam prezent. Hihi. Nie wiem, czy to dla mnie, czy nie dla mnie, w każdym razie wziąłem. Ej, kurczę, tylko że ja nie mam jakiegoś takiego azymutu tutaj, jak mam, w którą stronę mam jechać. Czy lecieć bardziej. Prawdopodobnie zazwyczaj w kierunku wrogów, co? Okej, lecimy. Zazwyczaj w kierunku wrogów, więc prawdopodobnie gdzieś tutaj, co? No nie mówcie, że jeszcze wpadłem do jakiegoś... Padło wam mi tam. Okej, konfetti jest moje. To jeszcze jeden był gość ze skocznią, czy nie? Chyba nie. Okej, jestem chyba... What? No nie, wpadłem do zimnej wody. Tu jesteśmy chyba na dobrej drodze, bo zawsze na... Tutaj gdzieś... What? Kamera! Kamera, proszę cię, nie świruj, powiana. Okej, dobra. Spuszczmy kolejny samolocik. Halo, samolocik! Ej, bez kitu, bo to nie da rady... A, tu jest mój samolocik! Zaraz może z tego mam skorzystać. Dobra, skorzystajmy z tego. Okej. Patrzcie, gdzie jesteśmy. Nareszcie! Możesz pozwiedzać przystań. Ja jestem w środku. Nie przepadam za wilgotną aurą. W środku to rozumiem, że w tej latarni, czy w środku w jakimś domu? O, dzień dobry. Witam pana. Spektakularny popis pilotażu papierowego samolotu. Kręcę dokument na temat cudów Porto Mocro. To byłaby idealna scena do niego. Czy mogę cię prosić o powtórzenie przelotu? Będę mieć niesamowity materiał. Najdź na mnie jak skończysz. A, zajdź do mnie jak skończysz, przepraszam, nie najdź. No dobra, no to nie masz najmniejszego problemu, kolego. Już stwarzam mój kolejny samolocik i lecę. Zadzieram kiece i lecę. Masz. Zachowaj. Wow! Chmura. Czy mi się uda? Aha! Patrzcie, jaki jestem już wprawiony, kurde, wojownik. Nie, masz sznyt prawdziwej gwiazdy. Co to jest sznyt? I nie wykorzystasz, nie korzystasz z kaskaderów. Przyniosę to nagranie do na następną projekcję w tawernie. Zadowoli wszystkich. Super, ale ja chcę tylko konfetti, kolego. Dziękuję ci bardzo serdecznie. No to jest ilość konfetti, która mnie interesuje. Dobra, wiecie co? W sumie może bym sobie zleciał po prostu na dół. No. I mamy checkpoint. Można to odłożyć ten samolocik? Można.
Pytanko, w którą stronę ja tak naprawdę mam iść. Patrzcie, ile tu jest gości, dla których możemy wykonać jakiegoś questa. Dzień dobry, mogę wejść? Ciepełko, ciepełko. To teraz się zrobiło tak na dworze zimno, ja bym sam po takim ciepełku posiedział. Dzień dobry, kim ty jesteś? Czego ode mnie chcesz? W tym sezonie największym krzykiem mody są pióra, ale gniew morskich bóstw wypędził stąd wszelkie ptactwo. Pióra na mojej drodze. Aha, pióro. Się nie! Nie, to miało być łącznie! To miało być łącznie! To... To miało być połączone! No dobra, trochę go oszukaliśmy, ale no cóż, cóż tu robić, cóż rywać. Dobra, tam jeszcze jest troszeczkę konfetti, ale tutaj też mamy jakieś konfetti. A ciekawe, czy szybciej się poruszam? Nie. Niestety w postaci kulki się szybciej nie poruszam. Kurde, konfetti jest wszędzie! Prawo, w lewo, patrzcie ile tutaj w ogóle jest... questów związanych z niebieskim tym. Dzień dobry, a ty czego chcesz? Usta są najwspanialszym darem, jaki otrzymaliśmy od morskich bóstw, a ta ofiara będzie formą podziękowania. Niestety nic mi nie wychodzi. A może ty wiesz, jak stworzyć usta, co? Czyli co? Co mam usta stworzyć, tak? O Boże. Nie, teraz nagrywam. To są usta. To usta godne każdej twarzy. Będzie to największe z moich dzieł. Kurde, naprawdę? Tak ja mam dla każdego tylko coś namalować i będzie spoko? A co, tutaj jest jakiś spektakl? Mogę wejść? Gdzie twój tatuaż? Nie wejdzie tu nikt bez symbolu największego z morskich bóstw. Makroserca. Aha, czyli tutaj mogę tylko i wyłącznie tam... Tutaj zrobię ci tatuaż, którego nie powstydziłby się sam makros... A jak tam mam wejść? Wejdź na tamtą rampę. Będę czekać w salonie tatuażu. Okej, już lecę. Tatuaż. Zawsze chciałem sobie tatuaż zrobić. Psst, tutaj. O, co ty w ogóle? Najpierw mówi, że hej, tutaj, a później nie, jednak nieważne. Prawie. Dzień dobry! O, niebieska paczka, co tutaj? Moje tato mówiło, że zaczynają nudzić tutejszych merfolków. Potrzebuję nowych wzorów. Byłoby super, gdyby udało ci się sfotografować coś kolorowego lub wzorzystego, co przykuje twoją uwagę. Patrzcie, to kurde jest niezłe, nie? Ta błyskawica kurde na czole, jakby ktoś sobie ją wytatuował. To było świetne. Dał się nabrać. Dobra. Mogę sobie zrobić tatuaż. Dzień dobry. Chcesz tatuaż z makrosercem, tak? Dobrze, ale musisz zaprojektować to serce samodzielnie, by dowieść swojej gorliwości. Okej. Makroserce, tak? No to jest makroserce, jeszcze czerwone. Przykleję sobie, kurde, na co? Na nos? Nie no, na rękę tutaj, kurde. Proszę. A Jota, zaraz. Odwróćmy Jotę. Co
Cyk, tutaj patrzcie, jaki badass, kurde, jesteśmy. Aha, to serce przepełnia gorliwość, teraz bez problemu dostaniesz się do tawerny. Aha. Mogę tu wejść? Stąd tutaj wyjść? Jakoś nie. O, tak. Gdzieś spadłem, ale nie mam zielonego pojęcia gdzie. Aha, tu jestem. No dobra. Dzień dobry, mam tatuaż. Kurde, to jest jakaś speluna dla kryminalistów, bez kitu. Nie brakuje ci odwagi, wędrowcze? Tak właśnie, to ja, Ajota. To potwierdza, jak maluczcy jesteśmy w porównaniu z panami mórz. Wskakuj! Dzień dobry. O kurde, ja nie wiem, czy to jest dla dzieciaków, bo tu tawerna, to pewnie zaraz tej miód pitny się gdzieś leje. Ja nie wiem. Ja tylko wyjadam darmowe orzeszki, nie wierzę. No wcale nie są darmowe. Dobra, gdzie mamy tą panią, która do nas mówiła i która mówiła, że jesteśmy w środku, co? Ten ktoś ma, chce do nas rozmawiać, czy nie? O, rybka śpi. A nie, to ktoś się chyba nadżambił. To dosyć mocno. Ups, tędy nie wyjdę. Będę wyjdę. Ktoś się ostro nadżambił, co? Dzień dobry, słyszeliście taką panią, która mówi do nas tylko głosem i nie widać jej? Widzicie, gdzie ona jest? Pewnie w najwyższej wieży. Na najwyższym piętrze. Impreza susłów! To jest to, patrzcie, tajna impreza susłów. Miałem się tu spotkać z przyjaciółką, suślica jej na imię, ale się spóźnia i to bardzo. Może się zgubiła? Ona się zawsze gubi. Znajdziesz ją dla mnie? Uwielbię plażę. Może jest tam teraz. Że mamy znaleźć dla niego suślicę. Nie, to wiecie, która to jest ta suślica. Suślica to jest chyba ta co ją kiedyś zgubiliśmy i się obraziła. Skubana. Oho, czy to jest ta pani tutaj? Czy to jest wyrocznia? W końcu się spotykamy. Kim ty jesteś? Nie umiem cię rozpoznać. Niech leci po wróżę, Ajota. To jest wróżka jednak. Wielka opowieść. Ty wypełniasz swoją rolę wzorowo, lecz nie wszystkim tak dobrze się wiedzie. Nie wiesz, gdzie jesteśmy? Na Porto Mocro, tajemniczej wyspie odciętej od świata. Kto wie, co morze wyrzucało na te brzegi? Wyspa drży w posadach, coś kotłuje się w jej trzewiach. Musisz udać się na skraj wyspy i znaleźć przyczynę problemu. Mogłabym powiedzieć ci więcej. Ale nie chcę. Ale po co psuć zabawę? Rozwiąż zagadkę Porto Mocro. Staw czoła niebezpieczeństwom, a w zamian ja wskażę ci dalszą drogę. Ruszaj! Ech, kobito. Rozumiem, że odkryłaś mi tutaj dalszą drogę, to znaczy tędy, tak? Jest, wreszcie nie pada. Jakoś tak ponuro jest, kurde, tak chyba późna godzina. Dzień dobry. Widzę, że tutaj grill, nie grill. Oho. Kurde. O, piłeczka tam jest. No dobra. No to w takim razie, którą drogą mamy iść?
Jest wiele dróg, po których szłam. Rararararam. A cóż to jest? O, właśnie, tak też myślałem. Czyżby trzeba było wrzucić piłeczkę? Tu, ty, ty. Aha! No. Nie, no kurde! Teraz się zaczęło ruszać. No. Nie, wyleciała tam na górę. Za blisko stoję. Noż, bycie, Wamfel. No jak ja to wrzuciłem? No to się raczej nie da, chociaż... Nożby! Kurde! Dunder cię swisnął. O, od dołu też można. No jasne! Ej, zaraz, mogę podskakiwać z tą piłką. To nie jest głupie. No bierz tą piłkę i chodź. Ejota. No kiedyś trafię. Nie! Jest! Jest! Trzy razy! No to jest po prostu NBA, ziom. NBA, czaisz to? Ahoj tam! Szczelnie przed tobą czyhają stwory rodem z najczarniejszych koszmarów. Zlatną mi stworzenie znaku ostrzegawczego dla morfolków. Sęk w tym, że brakuje mi odwagi, by na nie spojrzeć, więc nie mogę dokończyć pracy. Co sądzisz, jak wyglądają te ich straszne oczy? Straszne oczy. Straszne oko. Nie, to nie chcę tego. Straszne oko ma być straszne. To jest straszne oko. A, straszne co? Widzieliście, jakie straszne oczy mu zrobiłem? Czarne, takie puste. Czaszka. Holy, holy crap! Chyba sobie ktoś te jajca robi. No na bank się dam wystraszyć. Już się nie dam wystraszyć. Nie wystraszyłem się, to teraz też nie. Teraz też nie. Ja wiem, że mi będzie tutaj teraz... straszyć, a ja się nie wystraszę. Bo ja jestem... dzielny! Aha. Ja rozumiem, że to... Aha. Nothing special for me. Yeah. Aha, czyżbym nie doskoczył? Ła, no nie! No, powiem wam, że ciekawie. Ach, nie umiem wszystkiego naraz opanować. No co jest? No co jest? No kurde! No przecież mnie zaraz coś strzeli. No właśnie, to jest tak, że to się nie da doskoczyć, tak... Ja w sumie trochę próbuję z rozpędu, dlatego tak spadam. O właśnie, tutaj też muszę spróbować z rozpędu. No nie! Dlaczego?
Okej, tu się udało. No! God damn it! No prawie! Aha! O Boże! Naprawdę? Naprawdę? Czy wy to widzicie? Teraz to sobie można skakać. Kimże ty jesteś? Aha, i mam przed tą uciekać, tak? Nie można było prostą drogą? Dobra, coś ogarniemy. Ach, tak też myślałem, że coś musi to rozwalić. Nie wiedziałem do końca co. No a teraz co? Uuu! Cały czas mnie goni? Chyba jakiś taki dźwięk jest, jakby mnie gonił, nie? O! Nie! 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 Boże, ile tego tu jest? On nie jest sam. To się nazywa, że mi się traci grunt pod nogami. O, checkpoint jest. Można dalej uciekać. Ale on tutaj nie zajrzy, bo to jest checkpoint. A checkpoint oznacza, że na ten czas i na ten odcinek sobie tutaj dzisiaj skończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. A my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa.